certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu DH-PWP1. Jego głównym zadaniem jest odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich obwodów w budynku z wyłączeniem obwodów zasilających urządzenia i instalacje, które muszą działać w trakcie pożaru. Zdarzenie pożarowe zostało wykryte w przestrzeni biurowej. Czujka dymu przekazuje informacje do centrali sygnalizacji pożarowej, a następnie centrali oddymiania i centrali sterującej systemem wentylacji mechanicznej. Otwierają się okna i drzwi napowietrzające oraz klapy oddymiające, a także uruchamiają się wentylatory oddymiające. Drogi ewakuacyjne stają się bezpieczne, a winda zjeżdża na poziom zero. Na miejscu pojawia się straż pożarna, która za pomocą przycisku uruchamiającego UU aktywuje przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Zadziałanie systemu sygnalizowane jest zielonym światłem na urządzeniu US. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odłącza dopływ prądu do obiektu, zostawiając aktywne niezbędne systemy. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest projektowany i wykonywany na indywidualne zamówienie w oparciu o parametry zasilania i charakterystykę budynku. Do wyceny przeciwpożarowego wyłącznika prądu DH-PWP1 należy przekazać projekt lub schemat przeciwpożarowego wyłącznika prądu, typ i charakterystykę zastosowanego aparatu zabezpieczającego, wyłącznik, prąd znamionowy pracy, klasyfikacja zdolności wyłączeniowej, liczba biegunów rozłączanych, rozłącznik, prąd znamionowy pracy, liczba biegunów rozłączanych, informacja o obwodach zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, przekrój oraz rodzaj przewodu na wyjściu oraz wejściu do przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dane o miejscu montażu, w obiekcie, na zewnątrz obiektu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu DH-PWP1 posiada stosowne certyfikaty, jak Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Wszystkie niezbędne dokumenty, instrukcje oraz certyfikaty dostępne są na stronie internetowej producenta www.dhpolska.pl.